Sponsorem audycji jest OANDA TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Ten odcinek będzie sponsorować słowo na N. Nazwa firmy, którą znali jeszcze niedawno wyłącznie maniacy fabularnych gier wideo. Firmy, dzięki której przez świat przetacza się rewolucja technologiczna. Bo produkty tej marki napędzają sztuczną inteligencję. Bez nich nie jest i nie będzie możliwe ulepszanie cyfrowych silników, które mają zastąpić człowieka przy najbardziej żmudnych, mechanicznych i czasochłonnych czynnościach. Wymagających wielkiej liczby obliczeń i nudnej systematyczności. To jest codzienny podcast gospodarczy o NVIDII, biznesie, który przebił wszystkie inne biznesy na świecie. A zaczniemy od tego, czym zajmuje się firma, której wartość sięgnęła ostatnio 2 bilionów dolarów i rozszyfrujemy skrót H100, który podbił tę wartość dokładnie o połowę tej kwoty. Skrót opisuje urządzenie wielkości tarczy zegarka, o które toczą się na całym świecie zawzięte boje i na które trzeba czekać w kolejce nawet pół roku i za które władcy chińskiej technologii daliby się pokroić na drobne kawałeczki. Konkretnie za metodę produkcji, dla Chińczyków na razie metodę nieodkrytą. Historia niebywałego sukcesu NVIDII zaczyna się w chwili, gdy świat dostaje do rąk ChatGPT, pierwszy ogólnodostępny model językowy. ChatGPT był w dniu swojej premiery rodzajem zaawansowanej wyszukiwarki internetowej, która nie tylko potrafiła znaleźć, ale też poskładać informacje w zgrabną całość. Robiła to w oparciu o to, czego się inteligentnie nauczyła. Odpowiadała na pytania pełnym tekstem, a nie listą linków. Potrafiła też inne rzeczy, na przykład prowadzić dialog z pytającym, czy wykonywać proste zadania tekstowe. Od chwili premiery ponad 2 lata temu sztuczna inteligencja, a ChatGPT był jej pierwszą formą użytkową, zrobiła kolosalne postępy. Trafiła nawet do hinduskich tkaczy tradycyjnych dywanów czy mądrych koszy na śmieci. I wciąż jest trenowana do nowych zadań. Jest jej jednak do tego potrzebny mózg, a tym mózgiem jest mikroprocesor produkowany przez... No właśnie, NVIDIA. Tylko on, jako jedyny na świecie, potrafi sztuczki niezbędne do uczenia sztucznej inteligencji. I tu dochodzimy do gier komputerowych i zaawansowanych komputerów graficznych oraz tajemniczego skrótu H100. H100 to zaawansowana wersja mikroprocesora, montowanego wcześniej seryjnie w komputerach dla gamerów. Takie maszyny muszą bowiem mieć gigantyczną moc obliczeniową i pracować ultra szybko, by animowane w grach postacie wyglądały i poruszały się jak najbardziej realistycznie. NVIDIA produkuje układy konkretnie do tego stworzone. H100 wyrósł z linii chipów używanych w komputerach do fabularnych gier wideo. Został stworzony do przeliczania ogromnych ilości danych, by stać się idealnym narzędziem do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Ale jak to się stało, że tylko jedna firma na świecie potrafi zrobić coś, co okazuje się niezbędne do cyfrowego rozwoju? NVIDIA zaczęła pracować nad technologią ultraszybkich chipów 20 lat temu. Już wtedy przewidywała, że w przyszłości będą potrzebne światu nie tylko do zabawy. By osiągnąć biegłość, sztuczna inteligencja musi się uczyć, by mogła udoskonalać swoje umiejętności od literackiego tłumaczenia tekstów, przez analizy danych, po syntezy obrazów, potrzebuje szybkiego przeglądania gigantycznej ilości danych. Najprościej rzecz ujmując, by napisać esej na zadany temat, sztuczna inteligencja musi znaleźć i przeczytać miliony tekstów, by potem stworzyć swój własny.
Im więcej maszyna widzi jednocześnie, tym szybciej metodą prób i błędów osiąga biegłość w rozpoznawaniu mowy ludzkiej w setkach języków, w pisaniu listów motywacyjnych, komponowaniu muzyki czy tworzeniu wideo. Do takiej nauki potrzebne są mikroprocesory o gigantycznej mocy obliczeniowej. Nvidia twierdzi, że sprzedawany od roku model H100 jest 30 razy szybszy w odpowiadaniu na pytania użytkowników niż jego poprzednik, czyli chip A100. Dlatego ta kalifornijska firma ma dzisiaj 80% rynku szybkich procesorów dla centrów obsługi danych. Żadnemu z innych wielkich producentów, jak Intel czy AMD, nie udało się nawet zbliżyć parametrami do H100, a Nvidia już zapowiada na ten rok premierę chipa H200, a w kolejce czeka już nowa generacja z literką B na początku. Ma być jeszcze szybciej, a wszystko dzięki unikalnej technologii upychania jak największej liczby tranzystorów. Tak jak amerykański potentat, nie potrafi upychać nikt na całym świecie. Nvidia zaliczyła więc kolejny kwartał z rekordami sprzedaży. Sprzedała więcej, za więcej niż sama się spodziewała. Prezes firmy uważa, że podobny sukces odniesie też w tym i w następnym roku. A już w ubiegłym roku przychody wzrosły o ponad 250% w porównaniu do tego, co wpływało do jej kasy rok wcześniej. Bo Nvidia to potentat i, jak już wiecie, niemal monopolista w dziedzinie AI, na której tle świat biznesu dosłownie oszalał. Po procesory H100 stoi globalna kolejka, od rozrywki po opiekę zdrowotną, twórców aplikacji dla masowego użytkownika, po całe firmy rozwijające swoje oprogramowanie. Dzięki temu galaktycznemu popytowi Nvidia jest dzisiaj czwartą co do wielkości firmą na świecie i ciągnie w górę całą nowojorską giełdę. Większe od niej są tylko technologiczne Apple, Microsoft oraz saudyjskie wydobywcze Aramco. Firma jest niemal niepodzielną władczynią Królestwa Sztucznej Inteligencji, którego granice z całą pewnością na pewno będą się przesuwać i nikt dzisiaj nie wie, jak daleko. Bo prezes Nvidia już dziś mówi o humanoidalnych robotach kierowanych procesorami, które rozumieją intencje i realizują zamiary w ruchu, i to w naprawdę nieodległej przyszłości, ale to już zupełnie inna historia. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.